Heja, muszę wymienić baterię w Sylwii-kluczyku. Ja już ją kiedyś wymieniałem. I chciałbym wam pokazać na szybko, jak to zrobić. Być może komuś się to może przydać. Starsze samochody mają te kluczyki sklejone na stałe, więc trzeba je rozciąć, wylutować baterię starą, przylutować nową. Nie jest to aż takie trudne, więc możesz sobie zerknąć. To jest kluczyk z BMW X3 2005 rok E83. No i wymienia to. Ja już raz tą baterię wymieniałem wcześniej. Starczyła na około półtorej roku. Znowu zaczęło się to przycinać i ten klej też zaczął puszczać w idealnym momencie. Także wziąłem, założyłem taką paskę na szybkęsa i czekałem po prostu na baterię. Bateria przyszła, kupiłem klej, bo już mi się tamten skończył. Także działam. Ja już ten kluczyk mam rozcięty, natomiast jak go rozcinałem, to po prostu jechałem w kółko. Jechałem, ofandzalałem to, ofandzalałem, tak długo aż puściło. Lutownica mi się już nagrzewa. A więc jest to taki układzik, jak widać. Trzeba odlutować tutaj, to jest chyba masa. Plus i minus, no. Plus i minus. Widać, że tutaj jest jak gdyby taka płaska, większa dziurka i mniejsza dziurka. W tej baterii to wygląda tak samo. Większa i mniejsza. Dobra, taka bateria mi przyszła. Myślę, że będzie działać. Idę zobaczyć, czy działa, czy tam się nic nie przysmażyło. Składam to, sklejam. Zeszkrobię jeszcze ten stary klej. Słuchajcie, wziąłem sobie vice grip, wziąłem sobie blaszkę, żeby po prostu, jak już nałożę klej, żeby bardzo delikatnie już sobie ustawić siłę nacisku. Tak jak to skleję, tak zostawię, aż wyschnie. Tak. Ja używałem tego dwuskładnikowego kleju, zresztą używam go do różnych rzeczy. Jest dobry na pewno. Jeśli chodzi o ten kluczyk, to wytrzyma półtorej roku. Sam raz. Właściwie jak już się zaczął gdzieś tam rozwarstwiać, to skończyła się bateria. Dobra, słuchajcie, pograłem trochę z leją, poćwiczyłem. Wydaje mi się, że ten klej już jest wyschnięty, jeszcze się nie utwardził, ale można teraz wziąć i zeszlifować nadmiar jego. Można wziąć jakiś papier ścierny, taki leciutki.
Kluczyk może nie jak nowy, ale w pełni funkcjonuje. Sylwia będzie się cieszyć. My tą naszą starą BMW zamierzamy trzymać przez następne 5 lat, może i dłużej. Samochody są drogie. Nasza stara BMW doskonale się sprawuje. Szkoda siana, lepiej będzie jakiś skuter wodny kupić albo co. No i tyle. Także jeśli wam siądzie kluczyk, trzeba go rozciąć, to delikatnie go po prostu rozetnijcie. Choćbyście mieli, nie wiem, rozcinać to 5 minut, to bardzo powoli dookoła, żeby nie uszkodzić płytki. Obczajcie sobie, czy da się do danego modelu kluczyka kupić po prostu baterię. Na necie jest pełno filmików i nie bójcie się robić takich rzeczy. Nie jest to aż takie trudne. Próba ostateczna. Rzecz odhaczona. I tyle.